Właśnie schodzę po schodach z peronu na stacji kolejowej Warszawa Wawer do przejścia podziemnego, nowego, szerokiego, historycznego z tymi płytkami, z elementami drewnianymi, jeżeli chodzi o barierki i drogami prowadzącymi, które tutaj oczywiście również się znajdują. Jest odwodnienie i są windy. Tu jest winda na peron, a tu jest winda po stronie zachodniej i obydwie windy działają, chociaż wyświetlacze nie zawsze idealnie. Niemniej, jak wygląda budowa linii kolejowej nr 7 na koniec września 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o tą stację, ale również jeżeli chodzi o chociażby Warszawa-Gocławek, gdzie zostały w końcu dostępne przejścia na przystanki autobusowe na wiaduktach Marsa. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, tutaj na jej samym końcu właściwie, obok Warszawy Wschodniej, bo lecimy sobie nad LK7, a wschodnia będzie przebudowana w kolejnych latach, ale po zakończeniu wszystkich prac na Warszawie Gdańskiej. Tymczasem na razie możemy się cieszyć przebudową Warszawy Zachodniej i przebudową Warszawy Gdańskiej wraz również z przebudową linii kolejowej nr 7, o której w dzisiejszym filmie wszystko Wam opowiem, a właściwie wszystko, co jest widoczne, bo to, czego nie widać, no to właściwie jest już gotowe. Zaczynając od wstępu, czyli oczywiście od Warszawa Grochów, gdzie właściwie wszystko jest już gotowe, pomijając podajniki SOS-u i system informacji pasażerskiej w formie wyświetlaczy. Nie ma oczywiście zamontowanych wyświetlaczy, jeżeli chodzi o odjazdy z danej krawędzi peronowej, ale wyświetlacze, które tutaj się znajdują, czyli wyświetlacze peronowe, które pokazują nam papierowy skład jazdy w formie elektronicznej, są w tym momencie jeszcze nieuruchomione. Tak samo jak zegar. Pomijając to, na całym przystanku kolejowym, na peronie, właściwie jest już wszystko gotowe. Tutaj na samym końcu, po części południowej, tutaj żeby wyjść bezpośrednio w kierunku wiatracznej, mamy już gotowe całe części, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, czyli po prostu parking rowerowy. Mamy też oczywiście przejście przez tory, w pełni zabezpieczone, są rogatki, wszystko funkcjonuje. Tu jest dobrze to zrobione, są śmietniki, są informacje pasażerskie, są gabloty, są też również ławki. Tu jak widzicie, wyświetlacz jest troszeczkę odfoliowany, ale faktycznie jeszcze nie funkcjonuje. Są oczywiście te poddupniki zamontowane i mamy wiatę w pełni już funkcjonalną z wiatrołapem. Również oczywiście, jak widzicie, z napisem Warszawa Grochów. A właściwie sam grochu. Wiatrołapy są, nie miałem okazji jeszcze do nich wejść i z nich skorzystać, to raczej zobaczę, przetestuję dopiero później, podczas użytkowania codziennego. Niemniej, jak widzicie, wygląda właściwie tak, że to wszystko jest już gotowe. Jedyne, do czego ja bym osobiście się przyczepił, to jest to, że tych ławek mogłoby być trochę więcej na przystankach kolejowych i ogólnie na tych peronach, no ale już ich nie będzie i tak jest całkiem dużo, chociaż tych poddupników jest dużo, dużo więcej. Przynajmniej tak mi się wydaje, chyba że jest mniej więcej 50-50. Tymczasem w tym miejscu możemy zacząć Olszynkę Grochowską, gdzie oczywiście prace też są realizowane, z tym, że tutaj głównie oczywiście największym elementem jest przejazd kolejowy i kładka, przy którym cały czas są realizowane prace, więc bez zbędnego gadania od razu do tego sobie przejdźmy. Jak widzicie, kładka jest właściwie całkowicie gotowa, jeżeli chodzi o konstrukcję. Pojawiają się aktualnie barierki, szyby windowe są, jeżeli chodzi o konstrukcyjną część, już całkowicie gotowe i są podłączone, jeżeli chodzi o płytę, bezpośrednio do samego wiaduktu. Też jak widzicie, z samego wiaduktu odchodzą latarnie, które będą ładnie oświetlać sam przejazd kolejowy, aby na całej długości był po prostu oświetlony. Coś, czego chyba w poprzednim przejeździe kolejowym nie było. Chociaż mogę się mylić, w sumie może już nie pamiętam. Tymczasem w tym miejscu, jak widzicie, szyby windowe właściwie zupełnie nie są jeszcze wykończone. Ani tam nie ma wind, ani niczego, ani drzwi, więc tam jeszcze te prace będą realizowane. Na całej długości są już mniej więcej poustawione barierki, jeżeli chodzi o samą część kładki, ale jak widzicie, schody całkowicie barierek jeszcze nie mają. Tak samo nie są jeszcze w żadnym elemencie jeszcze wykończone. Też zwróćcie uwagę, że ciekawostka jest tutaj, że tam
część dla pieszych bez windy trochę się wcześniej kończy, jeżeli chodzi o samą kładkę. Kładka oczywiście, jak widzicie, jest całkiem ładnie, zupełnie po nowemu zrealizowana. Miejmy nadzieję, że się nie będzie dygotać tak jak ta stara i na spokojnie wytrzyma nowe warunki, nowe 50 lat. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć zejście po drugiej stronie i również przejście przez tory dla pieszych, który tutaj będzie bezpośrednio do samego peronu, więc będzie można wejść do peronu od tej strony albo po schodach, albo windami, albo po prostu przejść przez tory, jeżeli nie będzie jechać pociąg. Z tym, że ten przejazd kolejowy, jeżeli chodzi o to przejście przez tory, będzie zamykany tak samo jak wszystkie pozostałe tory, razem ze wszystkimi pozostałymi torami. To znaczy, że jeżeli będzie przejeżdżać pociąg przez którykolwiek z torów, to i tak ten przejazd, przejście przez tory, które jest przez jeden tor, będzie zamknięte. No niestety tak to wygląda, ponieważ to jest jeden przejazd kolejowy, a nie dwa osobno sterowane przejazdy w tym miejscu. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć dyżurkę, z której po prostu będą opuszczone i podnoszone szlabany zamiast z tymczasowego miejsca, tak jak w aktualnym momencie. Tutaj to jest całkiem ładnie zrobione, całkiem niezły budynek, bym powiedział, z balkonikiem, więc będą całkiem niezłe widoki. To z takich ciekawostek. No i dalej możemy zobaczyć, że jeżeli chodzi o Warszawa, Olsztynka Krochowska, ta poczekalnia po środku jest jeszcze zamknięta. Nie wiem w tym momencie, nie jestem sam wam powiedzieć, czy będzie całkowicie wyremontowana i oddana do użytku, jeżeli chodzi o część poczekalni, żeby faktycznie można było się w tym miejscu schronić na zimę, bo zima już powoli się zbliża i zimno już jest, ale to oczywiście jeszcze nie jest zima. Tu podobnie, jeżeli chodzi o ławki i poddupniki, mniej więcej podobnie wygląda tak samo jak na poprzednim przystanku kolejowym, czyli tak samo jak na Warszawa Grochów. Lecimy sobie dalej, bo w tym miejscu mamy przejście przez tory, które wygląda tak samo, tu się nic nie zmieniło, więc nie będziemy się na nim zatrzymywać i lecimy sobie do miejsca, gdzie się dużo zmieniło, czyli oczywiście no tutaj lecąc jeszcze przez taką pętlę autobusową, która idealnie się łączy z przystacją, no przystankiem kolejowym Warszawa Gocławek. I w tym miejscu mamy już autobusy. Wszystkie zatrzymują się na tych przystankach autobusowych. Dokładnie zatrzymują się tutaj linie autobusowe. 143, 145, 173, 183, 225, N2, N21, N24, N25, N71. I teraz już od tego ostatniego poniedziałku, czyli czytaj od 30 września 2024 roku, również zatrzymują się tutaj autobusy pośpieszne linii 402, 514, 520. No i tam obok tej jest też ta pętla autobusowa dla linii 188 i 202. Dlaczego? No bo tu zostały w końcu udostępnione schody. Schody, dzięki którym na dół można zejść na peron, który się znajduje pod wiaduktami ulicy Marca. Tak jak już tu mówiłem nie jeden raz, my w Warszawie mamy już 4 wiadukty na Marca, a Elon Musk tam próbuje dopiero dolecieć. Niemniej wracając do rzeczywistości, my mamy po prostu już peron, nawet pod Marca. Więc już tak wracając zupełnie do rzeczywistości, a nie gdzieś tam w kosmosie pływając, to faktycznie aktualnie z wiaduktów w ulicy Marca można na spokojnie schodzić z przystanków autobusowych na dół na przystanki, na przystanek kolejowy, czyli oczywiście na Warszawa Gocławek. To jest bardzo dobra informacja. Jak widzicie, tutaj trochę drogi żebrowe zostały poprzestawione, ponieważ trzeba było zachować to bezpieczeństwo, dlatego też zostały trochę wysunięte, aby było więcej przestrzeni, jeżeli chodzi o widoczność dla pieszych, żeby po prostu dało się tutaj spotkać, był ten element wzrokowy, żeby po prostu nie wpadać pod siebie w tym miejscu. Też dlatego też z tego co kojarzę, trochę wiaty zostały przesunięte, barierki się nowe pojawiły. Jedyne czego mi brakuje, a podobno miało to być w tym miejscu zmontowane i było w projekcie, to są lustra. Nie ma tutaj luster, dzięki którym piesi i rowerzyści mogliby siebie nawzajem tutaj doskonale zobaczyć. Według mnie to powinno się pojawić, bo mimo wszystko i tak ta widoczność w tym miejscu jest kiepska, a dla rowerzystów by to się w tym miejscu bardzo przydało, chociaż tutaj jest w pełni oznakowane przejście dla pieszych, więc rowerzysta w tym miejscu musi ustąpić pierwszeństwa, czy też oczywiście jakikolwiek inny użytkownik drogi rowerowej w tym miejscu. Tymczasem tutaj jak widzicie mamy dalej nową wiatę, która się znajduje oczywiście na przystanku kolejowym Warszawa-Gocławek. To jest też dobra informacja, bo w tym miejscu mamy już, jak widzicie, nową część, jeżeli chodzi o wiatrołap z ławkami i poddupnikami udostępnioną. Ławki są, kamery są, głośniki są, podajniki SOS-u nie działają. No i oczywiście nie możemy mówić, że wyświetlacze z papierowym rozkładem jazdy również jeszcze na tym przystanku kolejowym nie działają. To wszystko ma być zakończone w tym roku. No, dokładnie kiedy powiem na sam koniec materiału. Dalej mamy kolejne przejście dla pieszych, a właściwie przejście podziemne, które pod torami zostało już w końcu udostępnione. Dwa miesiące temu, jak je nagrywałem, to jeszcze było zamknięte. W tym momencie jakieś jeszcze prace wykończeniowe są w nim realizowane. Niemniej to już nie są tak duże prace, żeby po prostu trzeba było w tym miejscu zamykać ruch i patrząc z góry z lotu drona
W tyłu już jest wszystko udostępnione i na spokojnie można tędy sobie przechodzić. Natomiast jeszcze wracając tak tylko na chwilę do Warszawy Gocowek, ja bym tego tak powiedział osobiście, że to jest jeden z tych przystanków kolejowych, który jest tak dobrze połączony z infrastrukturą autobusową, która jest na górze, jeżeli chodzi o redukty, tak samo jak Warszawa Toruńska, bo na Warszawa Toruńska przesiadki pomiędzy pociągami i autobusami są po prostu obłędnie wygodne. Tam mamy też windy, tylko tam jest jeszcze więcej tych przystanków, bo są po prostu rozkładane w różnych lokalizacjach. Niemniej to tamten przystanek kolejowy, czyli Warszawa Toruńska, Warszawa Służewiec zresztą również, jak i również oczywiście właśnie w tym miejscu Warszawa Gocowek, to są jedne z lepiej skomunikowanych przystanków kolejowych w całej Warszawie. Chociaż Wilki i Góry też nie są kiepskie. Tam nawet z tramwajem można sobie na spokojnie poradzić. Chociaż na Służewcu jest gorzej z tymi tramwajami, bo tam do pętli jest trochę gorzej. Może jakiś ranking tych przystanków kolejowych, jeżeli chodzi o komunikację naziemną, trzeba byłoby zrobić. Niemniej jest to dobrze zrealizowane, na pewno lepiej niż tutaj na Wawrze, bo na Wawrze stacja jest cały czas tam, gdzie była. Pomimo tego, że według mnie można było to dociągnąć do samego wiaduktu, a na wiaduktach jest miejsce na przystanek autobusowy i dzięki temu wszystkie autobusy w tym miejscu mogłyby zabierać jeszcze więcej pasażerów z prosto z pociągów jadących dalej w kierunku Rembrandtowa, czy też oczywiście Wesołej. No, chyba bardziej jednak w kierunku Wesołej. No i dalsze oczywiście Wawra. To jest według mnie stracona okazja w tym miejscu, chociaż stacja kolejowa w tym miejscu dokładnie w tej lokalizacji jest już bardzo długo. To jest element historyczny, który, jeżeli chodzi o przejście podziemne, jest dosyć mocno widzialny. Zresztą tutaj też elementów historycznych jest całkiem dużo, jeżeli chodzi o Warszawa Wawer, bo zwróćcie uwagę, że na samym peronie w pasie dzielącym pomiędzy jedną częścią a drugą częścią, jeżeli chodzi o krawędzie peronowe, mamy też tam ułożoną specjalną kostkę. Kostkę, która została wyjęta z starego peronu, który w tym miejscu kiedyś był. Znaczy, no inaczej, podczas tych realizacji, tych prac, kiedy peron był w tym miejscu wyburzony, udało się znaleźć tą kostkę, ona została odrestaurowana i udało ją się w tym miejscu ponownie wyeksponować na samym peronie. Nie jest już tak w samym dobrym stanie jak podczas budowy w latach 30., ale i tak dużo lepiej wygląda po tych pracach renowacyjnych i po prostu trochę elementu historycznego, jeżeli chodzi o płytę peronową. Dzięki temu udało się tutaj przywrócić. Jeżeli chodzi o same przejście podziemne, ono było od początku, z tego co kojarzę, na tej stacji kolejowej, przynajmniej od prawie samego początku, bo już w latach 30. w tym miejscu funkcjonowało. No i oczywiście w tym momencie jest udostępnione, więc teraz na ujęciach z ręki, z drona, za chwilę zobaczycie, jak to dokładnie wygląda, później rzeczywiście będą ujęcia z gimbala normalnie. Jeżeli chodzi o stację i peron, tak widzicie, podajniki sosu, zegary, czy też wyświetlacze oczywiście dalej nie funkcjonują, ławki, informacje pasażerskie, czy głosowe są, windy również działają, co jest ważne, bo to są chyba pierwsze windy, które na tym odcinku działają i funkcjonują. No i co możemy zobaczyć? Nowe schody, które są, nawiązują do elementów historycznych. Ogólnie tutaj właściwie wszystko nawiązuje, jeżeli chodzi o elementy historyczne. Chodzi oczywiście o te kafelki, które możemy zobaczyć na ścianach. Część z nich jest nowa, a część z nich jest stare. Które to są, które? Trudno zobaczyć, bo są tak zrobione, żeby faktycznie elementy historyczne idealnie łączyły się z aktualną nowoczesnością. Oczywiście one się łączą w miejscu, gdzie jest budynek dworcowy Warszawa Wawer, który zresztą woła aktualnie o pomstę do nieba. O ile na dole w przejściu podziemnym, bo tu aktualnie w tym momencie wchodzimy, tu właśnie są stare kafelki, jak widzicie, nawierzchnia została całkowicie zrobiona. Barierki zostały odrestaurowane i są aktualnie również drewniane, jak były wcześniej przed przebudową. O tyle, jak widzicie, budynek z zewnątrz, no, jest co najmniej opłakanym stanie. Można byłoby go trochę naprawić, że tak to powiem. Nie wiem, kto go zarządza, pewnie PKP SA, dlatego też nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Natomiast Warszawa Wawer, jeżeli chodzi o dworzec, po prostu kuleje. Można było to zrobić aktualnie w tym momencie i to wszystko w tym zrealizować na jednej inwestycji. Też zwróć uwagę, z ciekawostek, że te drogi prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami w tym miejscu, właściwie dla osób niewidomych, są poprowadzone również na studzienkach, więc dobra informacja, że jak jest studzienka po trasie, no to jest faktycznie dalej trasa dla osób niewidomych zostawiona. Natomiast tak, jeżeli chodzi o windy, pewnie widzieliście przed chwilą trochę na ujęciach rowerzystów, no i to jest ciekawostka. Bo ja widziałem dosyć dużo rowerzystów nagrywając tutaj różne wstawki, ujęcia i tak dalej na Warszawa Wawer i żaden z rowerzystów, pomijając jedną osobę, nie skorzystał z tej windy. Nie wiem, może jest jakiś czujnik, że tutaj z windą, z rowerem nie można, ale ja tego znaku nie zauważyłem i chyba wszyscy wolą dźwigać i chodzić z niej po prostu szybciej po schodach. Niemniej z windą, winda jest i funkcjonuje, tak samo na peron. Zresztą za chwilę zobaczycie na peron jeszcze wam pokażę komunikaty dźwiękowe, które się znajdują w samej windzie. No, przejście podziemne naprawdę mi się podoba. Tak osobiście
rzeczywiście, jeżeli chodzi o to. Te kafelki dają ten element historycznie. Na całej długości całkiem ładnie się to prezentuje. Jak widzicie, są tutaj też oczywiście gabloty, są drogi prowadzące dla osób niewidomych. Również jest zebrane odwodnienie. No i po drugiej stronie nie mamy co prawda windy, mamy pochylnie i ta pochylnia jest całkowicie niezadaszona w tym miejscu, więc jak pada deszcz i będzie śnieg i będzie lód, no to będzie słabo. To już mówiłem nie jeden raz, że właśnie jeżeli chodzi o tą przebudowę inwestycji, to te przejścia podziemne bez zadaszenia na pochylniach są po prostu w kiepskiej kondycji, jeżeli chodzi o zimę. Natomiast ciekawostek, jeżeli chodzi o historię, no to Warszawa Power została w tym miejscu wzniesiona w 1936 roku w ramach budowy linii kolejowej Otwocko-Grodzickiej, a podczas II wojny światowej cała stacja wraz z tunelem została całkowicie zniszczona. Natomiast ponownie odbudowano ją w 1959 do 1961 roku. Wtedy zostało to wszystko odbudowane wraz również właśnie z tunelem i już wtedy dbano o elementy historyczne, jeżeli chodzi o przejście podziemne, no i dlatego też to wszystko w tym miejscu się łączy, bo to było realizowane razem z konserwatorem zabytku. Tymczasem dochodzimy sobie do windy, więc posłuchajcie komunikatów dźwiękowych, które tutaj się znajdują, żebyście po prostu wiedzieli, jak to działa i funkcjonuje. A, i tutaj jak widzicie, wyświetlacz nie działa po prawej stronie, nie informuje, gdzie jest dokładnie teraz winda. To jest jedyny element, który faktycznie nie działa. Jeszcze. Albo już. No, to wie jak jest. Się zamykają. Jazda w górę. No jeżeli chodzi o elementy ciekawostkowe, to jest to, że faktycznie jest bardzo przestrzenna przez te lustro ta winda. I tu chyba ktoś był. Drzwi się otwierają. Niestety mój pociąg uciekł mi w tym momencie, ale na szczęście skręga nie była aż tak dużo później. Natomiast no widzicie, tak? Całkiem ciekawe te windy są, funkcjonują i jak coś możecie oczywiście już z nich na spokojnie korzystać. Oczywiście zobaczymy jak długo wytrzymają. Miejmy nadzieję, że dłużej niż te windy, które są zarządzane przez miasto na wiaduktach Marsa, bo te, które tam się znajdują po prostu są... No inaczej, nie ma ich, są całkowicie właściwie rozkradzione. Tu jest kolejne przejście podziemne, ona też już jest aktualnie właściwie całkowicie oddana do użytku. No i na koniec, jak widzicie, kończą się tory, no i dalej pojedziemy w przyszłości po czterech torach, dalej prosto do Otwocka. Ale kiedy to się wydarzy, no w przyszłym roku rozpoczną się najprawdopodobniej już prace budowlane. Zresztą będę Was to oczywiście o tym jeszcze informować. Tymczasem to by było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film z przebudowy linii kolejowej numer 7 na odcinku od Warszawy Wschodniej do Warszawa Anin Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć takich więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was również do zostania patronami Wznosza. No i oczywiście możecie przejechać przez te wszystkie stacje zarówno z KMK-ami, jak i kolejami mazowieckimi, na które możecie kupić bilet w aplikacji Koleo, a app Koleo jest, tak pewnie już dobrze wiecie, partnerem kanału Wznosz. Kolejny film z przebudowy tejże inwestycji w formie przelotu pojawił się w najbliższych dniach. Pełen film, tak jak ten, pojawił się w listopadzie 2024, a cała inwestycja, włącznie z uruchomieniem SIP-u, co ważne, ma być zakończyć się w trzecim kwartale tego roku, więc może im się to uda. Może, bo wiecie, jak to z tym wszystkim jest. Stacje i perony są już funkcjonalne od grudnia 2023. No, właściwie od tego czasu minęło już ponad pół roku, niedługo minie rok i dalej inwestycja nie została zakończona. A w Ożerowie Mazowieckim od roku już ponad są wyświetlacze, które cały czas nie wyświetlają informacji pasażerskiej. Więc wiecie, ja tu dobrej myśli to chyba nie mogę być. Zresztą w Ożerowie chyba jakąś rocznicę trzeba będzie zrealizować, jakieś urodzinki. No kto wie, chociaż już jesteśmy spóźnieni, bo urodzinki to były we wrześniu. Dobra. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale, niedługo na przebudowie Warszawy Gdańskiej, gdzie powstaje drugie przejście podziemne. Tak, to jest ta stacja, która jest wiecznie w przebudowie. Również się pojawimy na ulicy Złotej i Zgoda, no i rzecz jasna na nowej ulicy Chmielnej. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!